Ankieta w sprawie sortowni. Jestem troszkę zdziwiony tym, co się dzieje w Lubartowie. Spotkanie z posłem. W trakcie spotkania poruszane zostały nurtujące mieszkańców Lubartowa problemy. Otwarcie stadionu. Radość jest ogromna. Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej. Niektórzy mówili, że jeżeli mi jako staroście uda się zrobić drogę nowodworską, to być może już na zawsze będę starostą lubartowskim. Koncert dla Daniela Szysiaka. Trzymamy się właściwie tylko dlatego, że prawda, że wiemy, że jest coraz lepiej. Bitwa pod Starokomlą. Ostatni rajd rowerowy. Jest to ostatnia impreza plenerowa, jaką zaplanowaliśmy na ten rok. Złote lamparty. Wiem, że niektórzy bardzo chcieliby tą nagrodę dostać. Wystawa w bibliotece. Zajmuję się w chwilach wolnych malarstwem, skończyła szkołę plastyczną. Informacje Ewelina Bożencka, witam Państwa. Elżbieta Wąs ze Stowarzyszenia Miasto Obywatelskie Lubartów wycofała się z prac przy ankiecie w sprawie budowy sortowni w Lubartowie. Jej rezygnacja, jak sama określiła, spowodowana jest próbą wpływania na opinię społeczną w trakcie przeprowadzanego badania. Burmistrz dążył, aby przy pracach nad ankietą pracował MOL oraz przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego Bogumiła Lisek-Jublewska. Na pierwszym spotkaniu z prac nad ankietą wycofał się Komitet Protestacyjny. Powodem była odmowa burmistrza, by członkowie komitetu mogli nadzorować pracę ankieterów. Elżbieta Wąs pozostała wówczas w zespole opracowującym ankietę. O tym, że nie będzie dłużej firmować badań opinii społecznej, podjęła decyzję w czwartym dniu ankietyzacji. W oświadczeniu, które opublikowała na stronach mmlubartów.pl, zarzuciła władzom miasta, że prowadzą agitację w trakcie badania, która jest próbą wpłynięcia na opinię publiczną. W związku z tym, że w prasie lokalnej i regionalnej ukazały się materiały wyborcze, które zawierają negatywne komentarze do części poświęconej obawom związanym z funkcjonowaniem zakładu zamieszczonych we wspólnie wypracowanej w trakcie prac nad ankietą informacji, wycofuję się z udziału w przeprowadzonym badaniu. Napisała Elżbieta Wąs. Po tej deklaracji w zespole prowadzącym ankietyzację pozostali wyłącznie przedstawiciele władz miasta. Publikacja w prasie zmusiła też do działania przeciwników lokalizacji. Dzień po ukazaniu się reklamy do naszych skrzynek trafiły ulotki wydrukowane za pieniądze przeciwników sortowni, w których znalazł się apel o udział w ankiecie oraz prośba o wypełnienie ankiety zgodnie ze wskazówką. Przeciwnicy lokalizacji sortowni na pierwsze pytanie, które brzmi: czy znany jest panu, pani problem lokalizacji i budowy zakładu zagospodarowania odpadów? Proponują odpowiedź tak. Na drugie pytanie, które brzmi: czy pani zdaniem zakład zagospodarowania odpadów powinien powstać? Odpowiedź nie. Na trzecie pytanie, które brzmi: czy pani zdaniem finansowanie zakładu zagospodarowania odpadów w 80% z funduszu szwajcarskiego jest korzystne dla mieszkańców miasta? Odpowiedź nie. Na czwarte pytanie, czyli: czy funkcjonowanie zakładu zagospodarowania odpadów w sąsiedztwie ulic Lipowej, Gazowej i Nowodworskiej wywołuje u pani obawy? Odpowiedź tak. I na piąte, ostatnie pytanie, czy pani zdaniem zakład zagospodarowania odpadów może powstać w Lubartowie w sąsiedztwie ulic Lipowej, Gazowej i Nowodworskiej? Odpowiedź nie. Głos w sprawie reklamy zabrali także działacze Komitetu Protestacyjnego. Od kilku dni trwa ankieta. Zwolennicy budowy sortowni wykupują ogłoszenia w prasie. Jak pan to ocenia? Jestem troszkę zdziwiony tym, co się dzieje w Lubartowie, bowiem byliśmy przekonywani do tego, że ma być przeprowadzone badanie. Jeżeli są prowadzone badania, to przy tych badaniach nie prowadzi się kampanii tak jak podczas referendum. Czyli stają po jednej stronie zwolennicy, po drugiej stronie przeciwnicy i zaczynamy forsować swoje za lub przeciw. Badanie ma polegać na tym, że musi odpowiedzieć nam, jakie są tak naprawdę oczekiwania mieszkańców. I tak byliśmy przygotowani do tego, że to ma być konsultacje, musimy poznać opinię mieszkańców i tak dalej. Tymczasem w gazecie Lubartu24.pl, która dotarła do naszych domów, zrobiono taką oto rzecz, że dwie duże strony, 6 i 7, to jest jedna wielka reklama i propaganda za zakładem zagospodarowania odpadów. I
Zastanawiam się, bowiem na ostatniej sesji Rady Miasta byliśmy przekonywani przez pana burmistrza, przez panią skarbnik, że 30 tysięcy złotych to są takie koszty, które oni zaplanowali, że być może będą przekroczone, natomiast nie wiadomo o ile. Dowiedzieliśmy się też, że ankieterzy dostają po 2 zł od ankiety, a ma być przebadane 18 tysięcy mieszkańców. Już widzimy, że to jest 36 tysięcy złotych, natomiast takie reklamy wiem, że w tej gazecie nie są również tanie. I będę starał się dowiedzieć, kto to sfinansował, z jakich źródeł i dlaczego. A tym bardziej, że jest, nie będę się skupiał może na zbyt wielu rzeczach, które są w tej gazecie. Ciekawostką jest natomiast rzecz taka, że jeden z dużych artykułów, pierwszy, jest podsumowany takim oto i taką oto informacją, że przeciwnicy budowy zakładu wykreowali straszliwą wizję nieszczęść, jakie nam grożą po wybudowaniu zakładu. Jednakże wszystkie te wizje wynikają z fantazji i strachu, a nie z wiedzy na temat faktycznego działania tego typu zakładów. I takie podsumowanie jest troszkę krzywdzące dla nas, a chyba i krzywdzące dla ekspertów, których zaprosił nie kto inny jak pan burmistrz na spotkanie z mieszkańcami. Oglądaliśmy to spotkanie na początku lipca, ono się odbyło. I tam pamiętam, jak ekspert powiedział jasno i precyzyjnie, że tylko 51% takich zakładów działa w sposób prawidłowy, więc jeżeli już ktoś by miał mówić, to powinien przedstawić informację taką, że eksperci przedstawili taką wizję, w którą my się wsłuchaliśmy. I to jest nasz argument również za tym, że nie chcemy, żeby zakład, gdzie połowa tylko tych zakładów działa dobrze, żeby okazało się, że te wszystkie betonowe zabezpieczenia, o których jest tutaj napisane, że ścieki, które mają trafiać do oczyszczalni ścieków, zastanawiam się, której, bo na razie nikt nas nie informował, że to jakaś oczyszczalnia ma jeszcze powstać ścieków oprócz zakładu zagospodarowania odpadów, a mamy napisane, że te odchody, które będą wpłukiwane do baniaków, w których będzie wytwarzany gaz, ta woda ma być kierowana do oczyszczalni ścieków. Czy ta woda będzie przewożona beczkowozami, czy będzie wpięta do jakiejś kanalizacji sanitarnej lubartowskiej? Nie wiem, jak to będzie wyglądało. No, ale tak jest tutaj napisane. Natomiast najistotniejsze to jest to, gdzie wskazano o to informację. I wydaje mi się, że jesteśmy bardziej tutaj manipulowani przez tych, którzy są za tą sortownią, niż przez tych, którzy są przeciwko, bo my nie robimy nic innego, jak tylko zadajemy konkretne pytania, na które nikt w stanie nie jest nam odpowiedzieć jasno i precyzyjnie. Z tych informacji, które tutaj są przekazywane, no wynikałoby, że tak naprawdę powstanie super nowoczesny zakład, którego nikt nie powinien się odbawić. Natomiast na drugiej stronie jest artykuł, który pisze, że zakład zagospodarowania odpadów pozwoli na ograniczenie ilości składowanych odpadów nawet o 70%. I tutaj jest sytuacja następująca, że bez względu na to, czy ten zakład powstanie, czy nie powstanie, to ograniczenie ilości składowanych odpadów jest możliwe. Wystarczy tylko, tak jak wcześniej już mówiliśmy wielokrotnie, nie chcę tego powtarzać jeszcze raz, przeprowadzić przetarg, wywieźć śmieci do sortowni w Lublinie i nie trzeba budować takiego zakładu w Lubartowie. Więc nie wiem, dlaczego w ten sposób się przekonuje mieszkańców. Poza tym, ja nie wiedziałem o tym wcześniej i w sumie dobrze, że ta reklama się okazała, ponieważ jest informacja, że dodatkowo ta sortownia może przyjąć osady z oczyszczalni gminnych leżących na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Tu zastosowano skrót. Szkoda, że nie napisano, że z 5 gmin. Ja myślałem, że tutaj te odchody nasze, które będą wiezione, i tak byliśmy przekonywani przez wszystkich na tych oficjalnych również spotkaniach, że będą to odchody wiezione ciężarówkami z naszej oczyszczalni lubartowskiej tutaj, i tu będzie wytwarzany z nich biogaz, z którego potem energia oraz ciepło. Natomiast tutaj okazuje się, że my planujemy wozić te odchody również z okolicznych gmin, więc należy pogratulować pomysłowości. No krytykuję tę reklamę, że się ona ukazała, ale widzę, że część informacji również przedostało się tych, które nie były nam wcześniej udzielane. I tutaj należy się z tego cieszyć, że ta informacja również do nas dociera. Natomiast szkoda, że nie napisano, że te resztki, które będą tym odpadem już, kiedy wytworzymy ten biogaz, czyli nasze odchody już bez gazu, no będą znajdowały się tutaj przy tych baniakach niebieskich.
przy prefabecie. I no, dzisiaj mamy nawet wyśmienity wiatr, bo widzimy, że to wszystko wieje w stronę osiedla Kopernika, czyli te 14% dzisiaj smrodu będzie leciało w osiedle Kopernika, Garbarskie. Czyli wiemy, że na przykład w miesiącu październiku, czyli takim dniu jak dzisiaj, przy tej róży wiatrów, która jest dzisiaj, no będzie to intensywnie pachniało, w cudzysłowie oczywiście, na osiedlu Garbarskim, Lipowa, Chopina, Szaniawskiego, Kopernika, domki jednorodzinne. Także ta strona w dniu dzisiejszym by była traktowana, gdybyśmy mieli już to oczyszczalnię wybudowaną. Natomiast pisze się również, że budowa zakładu umożliwi prawidłowe funkcjonowanie segregacji na terenie Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Bez zakładu będzie to o wiele trudniejsze. Gdzie to jest trudność? Bez zakładu system powinien funkcjonować już od dawna, natomiast system segregacji działa. System segregacji działa w Lubartowie. Przy spółdzielni mieszkaniowej postawione są pojemniki. Można segregować śmieci. Nie rozumiem, dlaczego pisze się, że dopiero po wybudowaniu zakładu będzie to możliwe. Natomiast to, co mnie najbardziej rozbawiło w tej reklamie, to zdanie, które mówi, że niewykluczone, że jego powstanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Czas na Lubartów. No skoro to ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności tych terenów, to zastanawiam się, dlaczego do tej pory nie powiedziano nam na żadnym ze spotkań, że proszę Państwa, zakład ma być budowany, a w chwili, kiedy zakład zostanie wybudowany, my już wiemy, że przyjedzie firma, która będzie produkowała makaron, przyjedzie firma, która, pan poprzedni burmistrz mówił, Cojerados de Navarra miała powstać firma, która miała przetwarzać tutaj warzywa. Do dzisiaj nic nie wiem o tym, czy ta firma w końcu zainwestuje tutaj, czy też nie. Dobrze by było, żeby ktoś nam powiedział. To jest tak dobre przedsięwzięcie, że my wiemy już, że 5, 10, 15 firm chce tutaj inwestować, a tymczasem mówi się, że to przyczyni się do atrakcyjności tych terenów. I co najistotniejsze w tej reklamie, to jest napisane, że będziemy mieli stabilne, niskie ceny za wywóz odpadów. I teraz wiem, że część ludzi pozytywnie odnosi się do tego pomysłu budowy tej sortowni. Jeżeli oni są przekonani przez władze miasta, że to wszystko będzie idealnie, to prosiłbym, żeby to reklamę sobie zachowali, bo ja sobie ją zachowam na pamiątkę. W chwili, kiedy, mam nadzieję, że to nie powstanie, ale w chwili, kiedy by ta sortownia powstała, jak usłyszę o stabilnych, niskich cenach za wywóz odpadów, to będę żądał, żeby tej obietnicy dotrzymano, ponieważ dzisiaj wiemy, że jest to nierealne. Z tych danych, które są przy projekcie, przy 2 milionach straty, przy śmieciach, które by miały trafić z całego powiatu do tego zakładu, miał być minus 2 miliony złotych. Przytaczane były informacje, że w spółdzielni mieszkaniowej średnio od osoby byłoby, w chwili, kiedy powstanie ten zakład i w chwili, kiedy takie będą nieprecyzyjne, takie będą straty w tym zakładzie, to nie będzie 6,50, to będzie 10-11 złotych od osoby. Więc powodzenia, jeżeli ceny będą, ja będę po prostu wnikliwie analizował to i sprawdzał, czy te informacje, które ukazały się w tej reklamie, później będą również realizowane. Natomiast no, najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że reklama ukazała się za pieniądze, podejrzewam, podatników, bo podejrzewam, że również nikt społecznie tej reklamy nie wyemitował. Jest to sytuacja taka, że podczas referendum, gdyby ono było, to byśmy mieli jasne i czytelne informacje, czyli że jest referendum, jest kampania, kampania trwa od do, w tym czasie przekonujemy wszystkich za lub przeciw i wtedy wiemy, że gramy na jakichś równych zasadach, że ta kampania ma być toczona. Natomiast tutaj ogłoszono ankietę. Ankieta jest przeprowadzona przez osoby, które są pod nadzorem Urzędu Miasta, po pierwsze. Po drugie, jest reklama, która została wykupiona za pieniądze, na pewno nie prywatne, osób, które są przekonane do tej ankiety. Natomiast ja uważam, że powinno to się odbywać w ten sposób, że jeżeli ktoś jest przekonany za, to niech wyłoży pieniądze za. Jeżeli ktoś jest przekonany przeciw, czyli tak jak my jesteśmy przekonani z komitetu, że przeciw, wyłóżmy środki własne. Nie angażujmy środków budżetowych. Ja przypomnę, że przy referendach, które były tak mocno krytykowane, gdzie mnóstwo ludzi mówiło, że to pieniądze wyrzucone w błoto, że niepotrzebne są nam referenda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inicjatorzy referendum,
całą kampanię, która miała służyć temu, żeby ludzie poszli do tego referendum i opowiedzieli się za odwołaniem burmistrza wówczas, sfinansowali tylko i wyłącznie z własnej kieszeni. Skoro ktoś taką ankietę w Lubartowie przeprowadza, mało tego, robi jeszcze do tego reklamy, uważam, że też powinien podejść do tego uczciwie, zachować się honorowo i powinien zapłacić z własnej kieszeni, a nie z pieniędzy podatników, a więc między innymi moich kieszeni, gdzie ja mówię, że nie życzę sobie tej sortowni, finansuje się reklamę, która to reklama przekonuje do tego, żeby w tych ankietach głosować za budową tej sortowni. No wydaje mi się, że w Lubartowie wszystko stanęło na głowie i odbywa się w to sposób, najdelikatniej mówiąc, nie dający szans równej dyskusji i równej kontroli tego, co się dzieje. No ale ktoś wybrał taką drogę. Przykre to jest, że wszyscy mamy za to zapłacić. Ja się sprzeciwiam temu, będę domagał się jasnych i precyzyjnych wyjaśnień na najbliższej sesji Rady Miasta oraz kosztów, jakie poniesiono na tę reklamę. Ale wydaje mi się, że tak nie powinno się postępować, jeżeli chce się budować społeczeństwo pluralistyczne oraz społeczeństwo, gdzie tak jak sugerują nam ci, którzy dzisiaj są w koalicji, ma być demokratyczny ustrój, mamy się liczyć ze zdaniem wszystkich mieszkańców, mamy szanować tę opinię i mamy doprowadzać do traktowania wszystkich opinii i wysłuchiwać wszystkich opinii i kierować się dobrem tej gminy, bo wszyscy jesteśmy niewolnikami tej demokracji i tym dobrem powinniśmy się kierować. Mam nadzieję, że ludzie mają swój rozum i nie będą fałszywych podpowiedzi słuchali i że zagłosują tak, jak im podpowiada rozum. Spotkanie z posłem Marianem Starownikiem odbyło się we wtorek, 4 października w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. W trakcie spotkania poruszane zostały nurtujące mieszkańców Lubartowa problemy, między innymi służby zdrowia, zmiany prawa spółdzielczego, ułatwienia dla przedsiębiorców, wyrównania szans rozwoju obszarów wiejskich i małych miast, finansowania i działalności jednostek samorządu terytorialnego, dróg i transportu oraz gospodarki odpadami. Otwarcie nowoczesnego, jedynego w regionie stadionu lekkoatletycznego odbyło się w czwartek, 29 września, przy Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie. W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie, władze powiatu, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu, przedstawiciele władz województwa, policji, straży pożarnej i kurator oświaty w Lublinie. Z inicjatywą budowy boiska wyszedł 2 lata temu Marian Starownik, ówczesny starosta powiatu lubartowskiego, który w młodości trenował lekkoatletykę. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2010 roku i trwała równo rok. Koszt tej inwestycji wynosi 1,8 miliona złotych, z czego większość finansowana została przez starostwo. Radość jest ogromna. Cieszą się przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego, ale i dyrekcja szkoły, bo mój zastępca jest nauczycielem wychowania fizycznego również, więc on tak osobiście jak gdyby pilnował budowy tego obiektu, dbał, żeby wszystko było zrobione tak, jak powinno być. Fachowym okiem doglądał całej inwestycji. Ale cieszy się również nasza młodzież. Zajęcia na tym boisku odbywają się już od 1 września, chociaż dopiero dzisiaj mamy tak naprawdę oficjalne otwarcie. W tym tygodniu odbyły się takie pierwsze zawody lekkoatletyczne i zostały ustanowione już pierwsze rekordy na tym nowym obiekcie. W takim dniu jak dzisiejszy to tylko można mówić o wielkiej radości, że po 1,5 roku prowadzenia inwestycji dzisiaj jest otwarcie pierwszego w powiecie, w pełni tego słowa znaczeniu, stadionie lekkoatletycznym, no z elementem częściowo piłki nożnej. I sądzę, że ten stadion będzie magnesem dla młodzieży, która zechce uprawiać naszą królową sportu i miejmy taką nadzieję, że ten stadion przyczyni się, że powiat lubartowski zostanie zauważony na mapie Polski jako powiat o pewnych predyspozycjach i ludziach utalentowanych lekkoatletycznie, czego ja serdecznie życzę. W uroczystości udział wzięli także znani absolwenci pierwszego LO, dziennikarze sportowi Rafał Patyra i Paweł Wilkowicz. Kiedyś, kiedy my tutaj pobieraliśmy nauki, musieliśmy się zadowolić boiskiem asfaltowym i boiskiem trawiastym, gdzie jednak trawa była w mniejszości, bo tak naprawdę nawierzchnia była piaszczysta. Może dzisiaj mówimy o tym troszkę z nutką zazdrości, ale zapewniam, że klimatu tamtych czasów nikt uczniom dzisiaj nie da. Oni muszą tworzyć swój klimat, będą wynosili stąd swoje wspomnienia i mamy nadzieję, że te wspomnienia będą oparte także o wyniki sportowe uzyskiwane na takich pięknych obiektach. A za zaproszenie tutaj serdecznie dziękujemy. Ja muszę powiedzieć, że sobie
od pierwszego momentu, jak zobaczyłem te obiekty, próbuję sobie jakoś umiejscowić swoją pamięć z czasów licealnych i tak z problemami, ale wreszcie dochodzę, gdzie co było, jestem pod wrażeniem. Pamiętam swoje WF-y, myślę, że nie różniły się bardzo od WF-ów Rafała, to znaczy w sercu było to samo, co będzie dzisiaj, natomiast ćwiczyliśmy w różnych warunkach, powiedzmy. Oczywiście w każdych warunkach można wyrosnąć na dobrego sportowca, na dobrego ucznia, ale zazdroszczę tym, którzy będą ćwiczyli tutaj. Uroczystość zakończył występ lubartowskich taekwondzistów oraz Łukasza Juchniewicza, mistrza piłkarskiego freestylu. Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Kozłówka-Nowodwór-Lubartów odbyło się w środę 5 października. Przebudowa drogi kosztowała 2 388 tysięcy. Z budżetu państwa dostaliśmy 1 142 tysiące. Współfinansowało tutaj miasto Lubartów i powiat tą inwestycję po 571 142 zł. I jest to przebudowa, która też pochłonęła troszeczkę pieniędzy, 108 tysięcy na przełomy, które były nieprzewidziane w momencie zrobienia projektu. Jest to droga, która łączy część przemysłową Lubartowa z drogą krajową 19. Łączy też projekt miasta Lubartów, Czas na Lubartów. To jest jedna z dwóch dróg, które łączą te miejsca. Jest to droga, która jest często uczęszczana przez rowerzystów. Jest też tędy prowadzone, są prowadzone różne rajdy rowerowe, też święto rowerów, takie popularne w Lubartowie. Także no, droga jedna z ważniejszych w Lubartowie. Kończymy tą drogę nowodworską, utęsknioną chyba przez wszystkich. Niektórzy mówili, że jeżeli mi jako staroście uda się zrobić drogę nowodworską, to być może już na zawsze będę starostą lubartowskim. Wygląda na to, że się udało chyba. Mam nadzieję, że prawie wszyscy będą zadowoleni. Zaprosiliśmy tutaj też władze samorządowe Lubartowa, bo Lubartów dołożył nam do tej inwestycji. Zaprosiliśmy mieszkańców, a właściwie przedstawicieli samorządu gminy Kamionka i gminy Lubartów, bo mamy nadzieję rozbudowywać tę drogę dalej. Już wczoraj złożyliśmy wniosek na przebudowę odcinka pomiędzy Kamionką i Kozłówką. Mamy nadzieję, że z narodowego programu dostaniemy dofinansowanie. Gdyby nam się udało zrobić tą część drogi, to za rok złożylibyśmy najprawdopodobniej na następny odcinek na terenie gminy Lubartów. I gdyby nam się to udało zrobić, to cały ten ciąg drogi od Nowodworskiej i przedłużenie w kierunku Kamionki byłby taki nowoczesny, jeszcze z pasami dla rowerów dodatkowo, bo o tymśmy jeszcze nie mówili, ale takie są plany. W środę, 5 października, w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się koncert charytatywny mający na celu zebranie funduszy na rehabilitację Daniela Szysiaka. Pomysłodawcami imprezy byli uczniowie z klasy 3 E. Przypomnijmy, że Daniel Szysiak doznał poważnych obrażeń w wypadku samochodowym, do którego doszło w sierpniu. Dwóch kolegów Daniela zginęło, on sam w bardzo ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Przyjaciele i koledzy z jego klasy organizują różne akcje, które mają na celu pomoc nie tylko finansową. 6 października w szkole odbyła się zbiórka krwi dla Daniela. Dostań całe życie i dostań każdą chwilę. Doceń to, kim jesteś i doceń to, kim byłeś. W dniu dzisiejszym u nas w szkole odbywa się koncert charytatywny dla Daniela Szysiaka z klasy 3 E. Pomysłodawcą i realizatorem tego konkursu jest klasa 3 E. Tutaj są przedstawiciele z nami. Zbieramy fundusze na rehabilitację Daniela i są to cegiełki, zakładki na książki i płyta pod Lego Droga Donikąd. No, niestety nie mamy takiej możliwości, żeby Daniela odwiedzać, ale wspieramy go bardzo, gramy tutaj dla niego i zapraszamy wszystkich na koncert. To znaczy, no my mniej więcej wiemy, w jakim jest stanie, także no, trzymamy się właściwie tylko dlatego, że, prawda, że wiemy, że jest coraz lepiej. No i trzymamy za niego kciuki oczywiście, no bo teraz no, w tym momencie to tylko to się liczy, prawda?
I potrzebne są środki na rehabilitację, stąd też ten dzisiejszy pomysł tego dzisiejszego koncertu. W koncercie uczestniczy młodzież całej naszej szkoły i tak jak tutaj już pani pedagog powiedziała, że biletem wstępu są albo te cegiełki, albo zakładki, albo też młodzież kupuje płytę. Jest to już taka druga akcja, organizowany był również przez Szkolny Klub Wolontariusza i nasz samorząd uczniowski, taki bar sałatkowy, młodzież robiła sałatki, piekła ciasto i pewna kwota pieniędzy została już uzbierana, została przekazana rodzicom Daniela jako takie wsparcie rehabilitacji, bo wiemy, że są pieniądze na rehabilitację potrzebne i liczymy, że ta energia, którą dzisiaj mu przekazujemy i ten zastrzyk finansowy zrobią swoje. Czekamy na niego. W niedzielę 2 października w Serokomli odbyło się wydarzenie historyczne pod tytułem Serokomla – Ostatni bój. Organizatorem imprezy była Grupa Rekonstrukcji Historycznej 8 Pułku Piechoty Legionów. Cykliści z Radomia na co dzień jako Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej, dzisiaj jako cykliści wojskowi oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wilki. Rajd rowerowy, gry i zabawy sportowe oraz miasteczko rowerowe to atrakcje, jakie uświetnią ostatnią imprezę rekreacyjną w ramach projektu Rowerem przez Krainę Lewarda, promocja oferty turystyki rowerowej ziemi lubartowskiej. Odbędzie się ona w sobotę 8 października. Impreza organizowana jest m.in. przez Klub Abstynenta Nadzieja. W ramach imprezy przewidziany jest także poczęstunek. Zapraszamy na kolejną imprezę z cyklu Rowerem przez Krainę Lewarda, promocja oferty turystyki rowerowej ziemi lubartowskiej. Jest to ostatnia impreza plenerowa, jaką zaplanowaliśmy na ten rok. Została ona podzielona na dwa etapy. Pierwszym będzie wyścig MTB, drugim będą BMX-y. Pierwszy odbywa się na ulicy Gazowej w miejscu terenów inwestycyjnych, a drugi teren to gimnazjum numer 2. Więcej o samym przebiegu organizowanych konkursów opowie Zimowi, który jest koordynatorem społecznym imprezy. Tak, zaczynamy wyścigiem MTB. To są wyścigi dla wszystkich, nie tylko dla profesjonalistów. Na terenach inwestycyjnych, tam gdzie było święto roweru 10.30. To zaczynają się zapisy, później rozgrzewka, start, eliminacje i finały. O godzinie 14 na torze nowo budowanym będą BMX-y, prawda? O 14 zaczynamy zapisy, o 15 już te właściwe zawody będą. Znaczy, może jeszcze powiem tylko, że naszej imprezie towarzyszy pożegnanie lata na trzeźwo i sportowo. Jest to impreza towarzysząca, która będzie się odbywała przy gimnazjum numer 2 w trakcie, kiedy będziemy przeprowadzali zawody BMX. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Zaradna, innowacyjna i przedsiębiorcza. Te trzy cechy musi posiadać firma, do której trafi Nagroda Złotego Lamparta. Konkurs, który ma promować najlepszych przedsiębiorców w powiecie, organizowany jest od 3 lat przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Kandydatów do tej nagrody zgłaszać można do 24 października. Będzie to kolejna edycja nagrody zwanej Lampartem. Poprzedni jeszcze starosta wpadł na pomysł, że trzeba było podjąć jakieś środki, żeby premiować naszych własnych przedsiębiorców. My to kontynuujemy.
No wiem, że niektórzy bardzo chcieliby tą nagrodę dostać. Jest taka co najmniej jedna firma w Lubartowie, nie będę może nazwy wymieniał, która co roku liczy na to, że dostanie, ale okazuje się, że jest ktoś mocniejszy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jest trochę zmieniony regulamin, większa grupa osób może składać wnioski. Chcielibyśmy, żeby w ogóle więcej firm startowało, bo myślę, że sam udział w tym przedsięwzięciu to też jest pewnego rodzaju promocja dla tej firmy. Jest informacja w Echu, będzie informacja na stronie internetowej. Jak to będzie w tym roku? No zobaczymy. Będzie to zależało też od Państwa, bo media szeroko rozumiane mogą zgłaszać kandydatury. Założenie jest takie, że trzeba tylko zapytać przedsiębiorcę, czy wyraża zgodę. No, myślimy, że może z jakichś tam powodów, nie wiem, tajemnica handlowa albo coś innego, ktoś może nie wyrazić zgody. I chcielibyśmy, żeby jak największa grupa osób startowała. Myślimy też nad pewną modyfikacją, bo część tych firm tutaj jest taka trochę trudna do porównania. Są firmy pracujące długo, z długimi tradycjami, zatrudniające dużą liczbę osób, a są też młode firmy, nieduże, ale bardzo prężnie rozwijające się. No ale w tym roku jeszcze według tradycyjnej formuły robimy ten konkurs. Wystawę malarstwa Marii Cupryn z cyklu Lubartowskie pasje można oglądać w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Filia numer 1 zaprasza do swojej czytelni do oglądania wystawy prac pani Marii Cupryn, która jest mieszkanką Lubartowa, naszą czytelniczką. Zajmuje się w chwilach wolnych malarstwem, skończyła szkołę plastyczną i w tej chwili w październiku i listopadzie będziemy mogli oglądać jej pracę. A w dalszej części informacji konkurs w bibliotece. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Ślubowanie w liceum. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Fedorowicz w Lubartowie. Pan Jacek Fedorowicz znany jest na pewno publiczności lubartowskiej. Turniej tańca towarzyskiego. Mogę powiedzieć, że grupa, która będzie tańczyła salsę, jest wicemistrzem Polski w tej dziedzinie. Stypendia z Fundacji Orlen Dar Serca. Zachęcam wszystkich do nauki, bo jest to dobra inwestycja w przyszłość. Porażka piłkarzy Lewartu z liderem czwartej ligi. Do rzutu wolnego podchodzi Erwin Sobiech. Bezpośrednim strzałem na bramkę pokonuje źle ustawionego bramkarza Lewartu. Turniej piłki nożnej Francesco Cup 2011 i LKP Orlik. Inauguracja sezonu sekcji tenisa stołowego Lewartu. Drużyna Lewartu zagrała w składzie Krzysztof Barsz, Robert Baran, Andrzej Pawłowski i Przemysław Powroźny. 11. memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych. Wychodzimy z założenia, że przegranych w zasadzie nie ma, bo przegrywa tylko ten, który nie chce biegać. Ruszają rozgrywki Lubartowskiej Ligi Koszykówki Alvernia. Podobnie tak jak w tamtym roku, zagramy w dwóch grupach, pierwsza i druga liga. Baśnie i legendy przyjaciół naszego miasta, czyli druga edycja konkursu skierowanego do 6-letnich dzieci, ogłoszona została przez filię numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. W tym roku konkurs dotyczy Raseniai, miasta partnerskiego Lubartowa oraz baśni i legend litewskich. Ich teksty dostępne są w bibliotece. Do konkursu zgłaszać można podpisane, wykonane samodzielnie lub grupowo dowolną techniką plastyczną pracę w terminie do 30 listopada 2011 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wystawą prac odbędzie się 14 grudnia. Chciałabym zaprosić do wszystkie dzieci, wszystkie sześciolatki do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego Baśnie i legendy przyjaciół naszego miasta. W ubiegłym roku konkurs cieszył się dużym powodzeniem, wzięło udział 78 dzieci, wpłynęło 66 prac. Mam nadzieję, że w tym roku liczba uczestników będzie jeszcze większa. W tym roku, w zeszłym roku mówiliśmy o Hajdu Gore i baśniach i legendach węgierskich. W tym roku zapraszamy dzieci do poznawania baśni i legend litewskich i miasta partnerskiego Lubartowa Raseniai. Konkurs będzie trwał przez październik, listopad. Rozstrzygnięcie przewidziane jest na 14 grudnia tego roku. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych drugiego LO w Lubartowie odbyło się 4 października w sali konferencyjnej szkoły. Od tego momentu uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Uroczystość zakończyła się otrzęsinami zorganizowanymi przez starszych kolegów z klas drugich oraz dyskoteką. Thank you.
swoim przewodem złączył się z narodem. Odbywa to się bardzo uroczyście, spodziewamy się gości. Od tego momentu uczniowie staną się już pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Będą musieli także wygłosić taką rotę ślubowania i wtedy już będą uczniami oficjalnie. Do ślubowania. My, uczniowie klas pierwszych drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubartowie, ślubujemy aktywnie i twórczo poszerzać swoją wiedzę, kształcić umiejętności, rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia. Ślubujemy. Pracować dla dobra szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet. Ślubujemy. Lubartowski wieczór kabaretowy, podczas którego wystąpi znany satyryk Jacek Fedorowicz, odbędzie się 20 października w lubartowskim kinie Lewart. Cena biletu wynosi 10 zł. Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza bardzo serdecznie na lubartowski wieczór kabaretowy. W tym roku zaprosiliśmy znanego satyryka Jacka Fedorowicza. Przyjedzie do nas do Lubartowa 20 października, to jest czwartek, o godzinie 19 w kinie Lewart. Bilety są 10 zł, można będzie je kupić od tego czwartku, czyli od jutra w Lubartowskim Ośrodku Kultury w sekretariacie. Serdecznie zapraszamy, zawsze można chwilę spędzić, pośmiać się, popatrzeć. No, nie muszę dodawać, że pan Jacek Fedorowicz znany jest na pewno publiczności lubartowskiej, która jest odrobinę starsza, ale gorąco też zapraszamy młodzież. 16. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego odbędzie się 15 października w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Turniej podzielony został na 3 bloki. W godzinach 10-12 odbędą się eliminacje i finały w kategorii 10-11 lat oraz 12-13 lat. Od godziny 14 wystąpią dzieci w wieku 14-15 lat oraz starsze. Trzeci blok, który uświetnią występ grupy Extreme w takich tańcach jak disco, hip-hop i salsa oraz grupa Fire Show z Lubartowskiego Ośrodka Kultury, rozpocznie się o godzinie 18. Będzie można wybrać na pewno coś dla siebie. Mamy różne kategorie wiekowe, zarówno dzieciaki, jak i młodzież i dorosłych. Zapraszamy gorąco, ponieważ przewidzieliśmy również atrakcje. W trzecim bloku występuje Teatr Tańca Antares z Lubartowskiego Ośrodka Kultury w pokazie bezogniowym, czyli UV Show. I jako gwiazda wieczoru występuje Ekstrem Studio Tańca. Będzie pokaz tańca disco, hip-hopu i salsy. Mogę powiedzieć, że grupa, która będzie tańczyła salsę, jest wicemistrzem Polski w tej dziedzinie, więc gorąco zapraszamy. Wszelkie informacje na stronie Lubartowskiego Ośrodka Kultury www.loklubartów.pl. Oceny biletów również tam można znaleźć, godziny odbywania się poszczególnych bloków. Bardzo gorąco zapraszam. Lidia Romanek oraz Katarzyna Kubera z Lubartowskiego II LO uzyskały stypendium z Fundacji Orlen Dar Serca w uznaniu znakomitych wyników w nauce, osiągnięciach pozaszkolnych oraz szczególnego zaangażowania w działania społeczne. Fundacja od ponad 6 lat realizuje programy stypendialne, poprzez które stara się pomagać uczniom zdolnym, gotowym do wyzwań, wykazującym ponadprzeciętne aspiracje. W ten sposób wspiera młodych ludzi zarówno w pogłębianiu zdobytej wiedzy, jak i realizacji ich pasji i marzeń. Już po raz trzeci w uznaniu za znakomite wyniki w nauce dostałam stypendium. Tym razem jest to stypendium z Fundacji Orlen Dar Serca. Bardzo się cieszę z tego i mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda mi się uzyskać to stypendium. Zachęcam wszystkich do nauki, bo jest to dobra inwestycja w przyszłość. Stypendium z Fundacji Orlen jest to moje pierwsze stypendium, które na pewno pomoże mi w zdaniu dobrze matury. Planuję za te pieniądze kupić sobie podręczniki, jakieś książki, które pomogą mi w nauce. Również zachęcam wszystkich do nauki, bo dzięki temu stypendium można wiele swoich marzeń rozwijać. W 9. kolejce Lewart Lubartów uległ liderowi 4. Lubelskiej Ligi Piłkarskiej Wieniawie Lublin 0-3. Już w trzeciej minucie przed pierwszą okazją do strzelenia bramki stanęli gospodarze z Wieniawy, lecz dobra interwencja bramkarza Lewartu nie zmieniła rezultatu. 2 minuty później kolejna 100% okazja Lublinian zakończyła się niepowodzeniem. Piłkę zmierzającą do bramki w ostatniej chwili niemal z linii bramkowej wykopał obrońca Lewartu Paweł Pszczoły.
Do końca pierwszej połowy żadna ze stron nie potrafiła wypracować sobie sytuacji do strzelenia bramki. W 53 minucie po wrzuceniu piłki w pole karne i błędzie obrony Lewartu bramkę dla Wieniawy strzela Łukasz Grąba. W 62 minuta. Kolejna groźna akcja Lublinian. Ponownie przed utratą bramki ratuje nas bramkarz Wilkołek. W 72 minucie po prostopadłym podaniu ponownie Łukasz Grąba pokonuje po raz drugi golkipera biało-niebieskich. W 79 minuta. Na 17 metrze zostaje sfaulowany zawodnik Wieniawy. Do rzutu wolnego podchodzi Erwin Sobiech, bezpośrednim strzałem na bramkę pokonuje źle ustawionego bramkarza Lewartu i mamy 3-0 dla Wieniawy Lublin. W 83 minucie mecz zostaje przerwany. Na murawę wchodzi bardzo zadowolony z wyniku kibic Wieniawy, jednak szybka interwencja służb porządkowych zmusza nieproszonego gościa do opuszczenia obiektu sportowego. W 10 kolejce Lewart przed własną publicznością podejmować będzie Start Krasnystaw. Mecz odbędzie się w niedzielę 9 października o godzinie 15:30. W sobotę 1 października na obiekcie sportowym Orlik odbył się turniej piłki nożnej Francesco Cup 2011. Właśnie rozegraliśmy dzisiaj turniej o Puchar Świętego Franciszka. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Alvernia przy współpracy tutaj bardzo takiej dużej służby liturgicznej przy klasztorze braci Kapucynów w Lubartowie. Finansowo wsparło nas starostwo powiatowe w Lubartowie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W turnieju wystartowało 6 drużyn. Dwie drużyny z Lublina, to jedna z Kamionki i 3 z samego Lubartowa. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Lubartowa, która reprezentowała Stowarzyszenie Sąsiedzi. Drugie miejsce drużyna, która reprezentowała Stowarzyszenie Alvernia. I trzecie miejsce to są ministranci, lektorzy, którzy działają przy parafii Świętej Anny w Lubartowie. Prowadzi ich ksiądz Marcin Grzesiak. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc panu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3, za to, że tutaj zawsze w sumie nam udostępnia obiekty sportowe, na których rozgrywamy jakiekolwiek turnieje. Dziękujemy starostwu za wsparcie finansowe, no i wszystkim tym, którzy zaangażowali się bardzo w to, żeby ten turniej odbył się. W niedzielę 2 października odbył się turniej piłki nożnej chłopców z rocznika 2003 i młodsi. W dniu dzisiejszym Lubartowski Klub Piłkarski Orlik jest organizatorem turnieju o puchar prezesa firmy Afterm. W turnieju bierze udział 6 drużyn z województwa lubelskiego. Są to drużyny takie jak Bogdanka Łęczna, Niedźwiadek Chełm, BKS Lublinawia, Świdnik, Puławiak Puławy i organizator, gospodarz Lubartowski Klub Piłkarski Orlik. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować firmie Afterm za ufundowanie wszystkich tutaj nagród, upominków, dyplomów. Także dyrektorowi szkoły za udostępnienie boiska Orlika, a także burmistrzowi miasta za wsparcie także finansowe do tego turnieju. W klasyfikacji końcowej turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna Niedźwiadek Chełm, drugie miejsce wywalczył BKS Lublin, a trzecie Puławiak Puławy. Drużyna podopiecznych Marcina Lato i Tomasza Mitury zajęła 6 miejsce. Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Wawrzusiszyn z 7 bramkami z BKS-u Lublin. Najlepszym bramkarzem turnieju został Tymoteusz Lato z LKP Orlik. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Adrian Luchow z Niedźwiadka Chełm. Turniej rozegrany został na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3. W pierwszej kolejce rozgrywek trzeciej ligi w tenisie stołowym MKS Lewart Lubartów pokonał 9-1 KS Perła TBV Rokitno. W niedzielę 2 października w pawilonie Lewartu zostały rozegrane derby powiatu w trzeciej lidze pomiędzy miejscowym Lewartem a Perłą Rokitno. Drużyna Lewartu zagrała w składzie Krzysztof Barsz, Robert Baran, Andrzej Pawłowski i Przemysław Powroźnik. Sędzią głównym był Marian Sagan. Punkty dla Lewartu zdobyli Robert Baran, Krzysztof Barsz, Andrzej Pawłowski 2,5 i Przemysław Powroźnik 1,5. Na relację z tego spotkania zapraszamy do programu Raport. 11. Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych odbył się we wtorek 4 października na boisku treningowym Lewartu przy ulicy Parkowej. 11. już memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych. Witamy na nim sportowców, w zasadzie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Kilkanaście szkół podstawowych, kilkanaście gimnazjów, kilka szkół ponadgimnazjalnych. Dystans od 600 do 1500 metrów w zależności od kategorii wiekowych. Jak wspomniałem, 11 już memoriał, jest to impreza ku czci zmarłego Ryszarda Kalbarczyka, zmarł w 2001 roku. Robimy go wspólnie z wieloma nauczycielami, ludźmi dobrej woli, współpracujemy z instytucjami, pomaga nam bardzo dużo Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta. W tym roku pozyskaliśmy także kilku sponsorów. W dzisiejszym dniu podsumowaliśmy także współzawodnictwo za ubiegły rok szkolny. Wyniki podamy w późniejszym czasie. Gościmy na naszej imprezie panią Eugenię Kalbarczyk, żonę zmarłego Ryszarda Kalbarczyka. Z gości jest poseł pan Marian Starownik, starosta powiatu lubartowskiego pan Fryderyk Puła oraz przedstawiciele szkół, dyrektorzy szkół powiatu lubartowskiego. Bardzo miło nam, że pani Eugenia Kalbarczyk jest na wszystkich naszych biegach, przychodzi bardzo chętnie, kontakt utrzymuje z nami na bieżąco. Biegi te po raz pierwszy odbywają się w obrębie boisk treningowych klubu sportowego Lewartu. Dlaczego? Dlatego, że w Lubartowie skurczyły się jak gdyby tereny, po których można biegać, a może nie tyle, po których można biegać, ale na których można organizować takie zawody o charakterze masowym, o dużej liczebności. Może tu apel do radnych, by im szybciej, tym lepiej pomyśleć o jakichś obiektach sportowych, które wokół miałyby błonia, na których można uprawiać tego typu dyscypliny sportu. Biegamy po równym terenie, aczkolwiek jestem troszkę w stresie, bo od w pół do siódmej rano tutaj jesteśmy. Próbowaliśmy ułożyć ten labirynt, jest bardzo trudny. Tak z boku patrząc jest niemalże nieczytelny, dlatego przyjeżdża koło nas przewodnik, który prowadzi każdą stawkę zawodników, by zawodnicy nie pomylili torów, kierunkowości biegów, by ta rywalizacja odbywała się w jak najlepszych warunkach. I była fair play. Biegi przełajowe, aczkolwiek biegamy tylko i wyłącznie, tym się różnią od biegów bieżniowych, że odbywają się po naturalnym terenie. Natomiast nie mamy tutaj żadnych urozmaiceń, podbiegów, pagórków, hopek i tym podobnych historii. Jedynym, mówię, utrudnieniem jest tutaj częsta zmiana kierunku, a więc zmiana rytmu biegu i tempa. Wychodzimy z założenia, że przegranych w zasadzie nie ma, bo przegrywa tylko ten, który nie chce biegać. Natomiast ci wszyscy chłopcy, którzy tutaj, chłopcy, dziewczynki, młodzież, którzy tutaj startują, jeżeli dobiegną, są ostatni, to i tak zwyciężyli, bo zwyciężyli samych siebie i w tych okolicznościach trzeba im bić wszystkim brawa. Na cześć mojego męża dzisiaj odbywa się memoriał. Biegają dzieci z całego powiatu. Z każdej gminy przyjechały delegacje ze szkół podstawowych i szkół średnich. Rokrocznie ten memoriał się odbywa już 11 raz. Jest to duża promocja sportu. Uczniowie biegają, zdobywają miejsca z różnych miejscowości. Cieszą się tym. Ja bardzo jestem wzruszona, że organizatorzy i nauczyciele wychowania fizycznego z różnych szkół przygotowują tę imprezę. I co roku jest coraz więcej uczestników. Jest to duży wysiłek młodzieży, a jednocześnie zabawa i radość. I ja jestem bardzo zadowolona i wdzięczna, że pamiętają o moim mężu, ponieważ on był działaczem sportowym i sportowcem, i nauczycielem wychowania fizycznego. On organizował takie imprezy i bardzo lubił młodzież i był oddany sportowi. Pamiętam, jak już leżał w szpitalu bardzo chory na nowotwór, to zadzwonił do mnie wieczorem i mówi: czy wiesz, że Małysz wygrał? Ja mówię: wiem, oglądałeś? Oglądaliśmy. I tak się cieszył, bo wtedy Adam Małysz wygrał następny puchar świata i tej nocy zmarł.
i od tamtej pory wszyscy, którzy go pamiętają i którzy go lubili, robią te memoriały. Jestem im bardzo wdzięczna i bardzo im za to dziękuję. No, impreza poświęcona jest świętej pamięci Ryszarda Kalbarczyka. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że ta impreza jest kultywowana, bo rzeczywiście ten człowiek, Rysio Kalbarczyk, no, był takim wszechstronnym działaczem społecznym, jak i też dobrym nauczycielem i politykiem, bo znaliśmy się przez bodajże 25, może 30 lat i nawet w pewnym czasie mieliśmy wspólne losy, bo w latach 93-97 reprezentował się powiat lubartowski w Sejmie naszym i w sumie tak przyznam, że on był takim elementem, jeśli miałem wątpliwości, jak się zachować nad ustawami, które dotyczyły problematyki oświatowej, sportowej, to on takim był ekspertem. Poza tym, kiedy powstał powiat w 99 roku, kiedy ja objąłem funkcję starosty, on był urzędującym członkiem zarządu na etacie, można powiedzieć wicestarostą, moim zastępcą. I powiem, że bardzo mocno wspierał mnie w tym działaniu. I zresztą stanowiliśmy duży tandem, bo to były początki i budowa od podstaw, od zera. I przyznam, że kiedy przyszła ta śmierć, no to odczułem to jako pewnego rodzaju element, że odszedł człowiek mocny, człowiek zaangażowany w to lokalne środowisko, zaangażowany w problemy społeczne. I sądzę, że powstała Wielka Polska. No i do dzisiaj ja tak przyznam się, że jeśli rozglądam się w koło, to tak nie bardzo widzę, żeby z taką pasją, jaką miał świętej pamięci Rysio Kalbarczyk, ktoś się pojawiał. Dlatego dobrze, że młodzież taki dostaje przykład takiego jak właśnie działacza społecznego i nauczyciela dobrego i ten jego ta pamięć jest tym biegiem czczona i dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować i nauczycielom, wychowawcom, a szczególnie temu środowisku nauczycielstwa sportowego, że kultywuje to i że w jakiś sposób ten bieg nawet można powiedzieć, że się rozwija, bo dzisiaj jest bardzo dużo młodzieży, nawet więcej może jak w roku ubiegłym. To świadczy, że to środowisko lubartowskie, to środowisko sportowe pamięta o swoich kolegach, swoich poprzednich. Już 15 października rozpoczyna się kolejny sezon rozgrywek lubartowskiej Ligi Koszykówki Alvernia. 15 października na sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 rusza już po raz trzeci Lubartowska Liga Koszykówki organizowana przez Stowarzyszenie Alvernia. W tym roku, podobnie tak jak w tamtym roku, zagramy w dwóch grupach, pierwsza i druga liga. Mam nadzieję, że zagramy trzy kolejki ze sobą. Wiem, że na dzień dzisiejszy tam dwie nowe drużyny są zgłoszone do drugiej ligi. W tym roku liga może ruszyć, ponieważ też, tak jak w latach ubiegłych, dostaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Miasta i ze Starostwa Powiatowego Lubartów oraz no tutaj pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 jak zwykle udostępnił nam salę do rozgrywek. A w informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.canales.pl oraz do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@canales.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.